tym roku rząd potrzebuje 70 miliardów złotych na tak zwane transfery socjalne. Pieniądze na ten cel płyną ze wzrostu gospodarczego. Do tej pory wzrost gospodarczy, wysoki, bo 4-procentowy, wynikał z dobrej koniunktury, pracowitości przedsiębiorców, ale oparty był w bardzo dużej mierze na wydatkach ludności na konsumpcji. Ten czas się jednak kończy, tym bardziej, że idzie spowolnienie gospodarcze. Rząd staje zatem przed dylematem, jak pobudzić wzrost gospodarczy i pozyskać pieniądze na transfery socjalne, nie drenując jednocześnie firm z pieniędzy, ze środków przeznaczonych na rozwój, na inwestycje. Ponieważ wzrost gospodarczy musi być oparty o inwestycje, właśnie te państwowe, a głównie prywatne. Te prywatne spadły jednak w ostatnim okresie do 13% produktu krajowego brutto. To najniższy wynik w okresie transformacji. Przedsiębiorcy boją się inwestować, boją się wykładać własne pieniądze na rozwój firmy, na inwestycje z czterech głównych powodów. Pierwszy to niepokój polityczny. Niepokój polityczny, który jest w naszym kraju, te wojny polityczne, głównie o wymiar sprawiedliwości, o sądy. Także konflikt z Unią Europejską w tym i innych względach. Drugi powód to zalew przepisów prawa wynikający z przyjmowania kolejnych ustaw, kolejnych rozporządzeń, wydawania ogólników, zarządzeń itd. Do tych przepisów trzeba się dostosować, co znacznie podwyższa koszty działalności firm. Trzeba wykładać pieniądze na rozwój, na dostosowywanie się. Trzeci powód, dla którego przedsiębiorcy wstrzymują się z inwestowaniem, to prawo gospodarcze. Jest ono niespójne, niekompatybilne, pełne dziur legislacyjnych, stawiające przedsiębiorcę, uczciwego przedsiębiorcę, często w roli podejrzanego, narażonego na kary więzienia, na olbrzymie pieniądze karne związane właśnie z interpretowaniem przepisów na ich niekorzyść. No i wreszcie tak prozaiczny powód jak brak pracowników. Brak pracowników, tutaj BCC złożyło bardzo dużo propozycji, a nade wszystko jedną, zwróciliśmy się z apelem do rządu, aby rząd rozszerzył listę państw, z których polski przedsiębiorca może pozyskiwać pracowników w sposób legalny, szybki, tak żeby można było ich wykorzystywać w rozwoju firmy, z nimi współpracować. Pierwszym krokiem do tego zmniejszenia niepokoju jest szerokie upowszechnienie zasad konstytucji, tak zwanej konstytucji biznesu w aparacie kontrolnym państwa na szczeblu regionalnym. Tak, aby takie zasady jak prawo przedsiębiorcy do błędu, jak interpretowanie wszelkich wątpliwości na jego korzyść miały miejsce w praktyce. Wtedy ten niepokój się zmniejsza. Trzeba przedsiębrać jeszcze bardzo wiele kroków, ale to już jest kolejny etap.